Cześć, po internecie krąży nagranie 18-latki z Elbląga, która miała być przesłuchiwana na policji jako świadek. Natomiast zanim tego przesłuchania doszło, policjanci wręcz tutaj popisali się milicyjnymi technikami. No i pytanie, czy tutaj doszło do naruszenia jakichś przepisów i czy ktoś za coś tutaj będzie odpowiadał. No i zacznijmy analizę tego. No po pierwsze, generalnie przypominamy, że zgodnie z artykułem 14 ust. 3 ustawy o policji, policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Jeżeli generalnie kierują jakieś indyktywy w kierunku do osób, które mają być świadkiem, no to chyba tutaj troszkę ktoś zapomniał o tym przepisie. A co więcej, jeżeli generalnie na takich technik ich uczą w jakichś tam szkołach, no to takie osoby uczące powinny być wywalone na zbity pysk, bo to już nie są te czasy. No i też w zasadzie też sposób tego prowadzenia tego rozpytania przez policjantów jest też o tyle dziwny, w zasadzie też głupi, bo zawsze na sali sądowej sędzia się pyta później takiego świadka, którego zeznania muszą być odczytane na sali sądowej, czy jego zeznania były w jakiś sposób wymuszane, czy policjanci w jakiś sposób go przymuszali. I takie rzeczy to wychodzą. Natomiast oczywiście nie wiedzą tego policjanci, którzy są na samym dole, którzy nigdy nie byli na tej sali sądowej, którzy nawet nigdy nie wiedzą, jak taki proces sądowy wygląda, więc on tutaj świadczy po prostu o skrajnej niekompetencji takich osób. Więc chociażby za sam styl prowadzenia takiego, w zasadzie jeszcze nie przesłuchania, no to generalnie zarzuty dyscyplinarne z artykułu 132 ustawy o policji, no to są pewne. Zgodnie z artykułem 132 ust. 1 ustawy o policji, policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegające na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Nagranie zawiera niestety jedynie formę audio, więc tak naprawdę nie wiemy, czy na przykład doszło tutaj do stosowania środków przymusu bezpośredniego, wyrywania jakiegoś tam telefonu, czy przetrzymywania dziewczyny. Jeżeli tak, no to wtedy byłyby dodatkowe zarzuty. Natomiast zarzuty dyscyplinarne to jest tak naprawdę minimum, co w tej sprawie może zostać postanowione, bo tutaj w grę będzie wchodziło, w zależności od tych okoliczności, które były poza tym nagraniem, na które powołuje się ta dziewczyna, która złożyła jej zawiadomienie, tutaj możemy mieć do czynienia także z popełnieniem przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, bądź artykuł 245 kodeksu karnego i w zależności od tych okoliczności może to być pod tym kątem tak w ten sposób rozpatrywane. Po pierwsze, kolejność miała być taka, że jeszcze nie doszło do właściwego spisywania protokołu, natomiast ona już się stawiła jako świadek na tej komendzie, żeby zeznawała. Miała coś powiedzieć, że akurat nie poda takich danych tego kolegi, czy właśnie go nie pamięta i wtedy miała zostać zaprowadzona do innego pomieszczenia, gdzie policjanci próbowali ją w ten sposób zmiękczyć. Jak już ustaliliśmy, to w sposób oczywisty niezgodny z prawem. I tutaj będziemy mieli właśnie do czynienia w zależności od ustaleń prokuratury albo z artykułem 245 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kiedy ten artykuł miałby zastosowanie? Na przykład wtedy, kiedy faktycznie miałoby być używane środki przymusu bezpośredniego w postaci na przykład unieruchomienia tej dziewczyny, czy próby wyrwania jej telefonu. Także za taką groźbę bezprawną uważa się grożenie odpowiedzialnością karną. W sytuacji, gdy dziewczyna nawet nie została jeszcze uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. To się wpisuje do protokołu. Więc faktycznie, jeżeli takie słowa kierowane przez tych policjantów faktycznie wzbudziły w niej usamienną obawę, że jaka groźba zostanie spełniona, to jak najbardziej tutaj mamy wypełnione zajmione z artykułu 245 kodeksu karnego. Natomiast niezależnie od tego może być zbieg z artykułu 231 kodeksu karnego, paragraf 1, zgodnie z którym funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ok, skupiliśmy się na policjantów, natomiast co z tą samą dziewczyną, bo tutaj generalnie miała być coś takiego, że ona niby nie chciała podać danych swojego kolegi, bo nie chciała, żeby miał problemy. Czy też pytanie, czy osoba, która jest zwana na jako świadek, policja może powiedzieć, że nie poda, bo nie chce, żeby miał problemy, albo właśnie zatajać. Otóż odpowiedź brzmi nie, oczywiście, że nie może. Tutaj mielibyśmy do czynienia z artykułem 233, paragraf 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Natomiast z tego artykułu 233 kodeksu karnego odpowiada się tylko i wyłącznie wtedy, gdy taki świadek zostanie wcześniej uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań bądź za zatajenie prawdy. No i dalej, czy na przykład taki świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, odmówić, że nie chce przyznawać, bo nie ma problemy. W takiej sytuacji dotyczy to kolegi? Nie. Zgodnie z artykułem 182, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, osoba najbliższa do oskarżonego może odmówić zeznań, ale to jest właśnie mowa o osobie najbliższej.
kto jest osobą najbliższą, no to wskazuje już kodeks karny w artykule 115 kodeksu karnego. No i przykładowo, gdyby z tym kolegą przykładowo no, mieszkała, spała, prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, no to wtedy byśmy ją traktowali właśnie jako taką osobę najbliższą, jako osobę postawioną w wspólnym pożyciu. W pozostałych wypadkach no to nie może odmówić. Natomiast czy popełniła to przestępstwo? Nie, bo tak jak powiedziałem, wcześniej należało ją o tej odpowiedzialności karnej z artykułu 233 pouczyć. Więc generalnie to, co robiła wcześniej, czy odmawiała, czy przyznawała, czy wręcz mówiła nieprawdę, to nie ma żadnego znaczenia pod kątem przepisów prawa. Natomiast pytanie, czy tak świadek może powiedzieć, że czegoś nie pamięta? Tak, oczywiście, może czegoś nie pamiętać, może generalnie powiedzieć, że czegoś nie pamięta. Natomiast oczywiście w takim wypadku, jeżeli by zostało udowodnione, że zasłania się niepamięcią, a tak naprawdę kłamał, no to wtedy go z artykułu 233 paragraf 1 by odpowiadał. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.